Więc jesteśmy na etapie takim, że jest już zgłoszona inicjatywa legislacyjna prezydenta. Natomiast to, co my jako Prawo i Sprawiedliwość, stanowisko, na którym stoimy, to, że jednak jest bardzo ważne zabezpieczenie przed możliwością zmian traktatu lizbońskiego. Tym bardziej, że zapisy związane z przedłużeniem działania mechanizmu z Joanniny, czyli możliwości zablokowania ustaleń Rady Europejskiej przez 19% mieszkańców Unii Europejskiej, więc tak naprawdę Polska i jeszcze jakieś inne państwo. Znalazło się to w protokołach dodatkowych i w deklaracji. W deklaracji raz, a potem w protokole dodatkowym, gdzie ustalono, że potrzeba na to jednomyślnej decyzji przedstawicieli państw w Radzie Europejskiej. No takim przedstawicielem Polski jest premier. I z tego tytułu, jeżeli w tak ważnej sprawie miałby podjąć decyzję, to no, sytuacja tego wymaga jednak, żeby uzyskał na to zgodę najwyższych organów przedstawicielskich społecznych. Bo następnym etapem, jeżeli w tym odchodzimy od tego kierunku, który został przyjęty w traktacie z Lizbony, to następnym etapem jest kierunek na federalizm europejski. A na to w Polsce nie ma przyzwolenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.